Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak przyszliście tutaj tak gremialnie, zaniepokojeni o ZUS, to chcę Was uspokoić. ZUS ma się świetnie. ZUS. ZUS zatrudnia 45 tysięcy ludzi. Płaci im pensje. I składki na ZUS za nie odprowadzą. W sumie 2 miliardy 700 milionów rocznie. Ma najlepszy na świecie system komputerowy. Ja bardzo przepraszam. W 2005 roku ten system komputerowy dostał nagrodę za najlepszy system komputerowy na świecie. Ten, no oczywiście chodzi o administrację cywilną, tak? Nie porównujemy tego do komputerów Pentagonu, ale administracja cywilna. To jest system, który, proszę Państwa, potrafi policzyć coś, czego nie ma. Policzył Wam kapitał początkowy. Siedział i liczył. Kapitał, którego nie było, nie ma i nie będzie, tak? Ale coś tam dostajecie z tego ZUS-u informację, jaki Wy macie kapitał początkowy. Nie ma tam żadnego kapitału. Śmieję się, że byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u przez półtora roku. Wiem, co tam jest. Tam nic nie ma. Co do tego majątku, ja się mówię już majątek, to wynajęte jest w większości przypadków, tak. A ten gmach ZUS-u, co to ZUS go pobudował dla potrzeb tego komputerowego systemu informatycznego, bo to gdzieś muszą stać te komputery, to nikt tego nie kupi, tak. Tam wiatr hula po korytarzach, a więcej korytarzy niż pokoi. To się nie nadaje. Tak, przynajmniej nie za takie pieniądze, za jakie to wybudowano. Ten system komputerowy, jego utrzymanie kosztuje 800 milionów rocznie. W sumie ZUS co roku wydaje 4,5 miliarda złotych. Więc nie ma problemu. ZUS funkcjonuje, będzie funkcjonował. Problem jest z FUS-em, proszę Państwa. No bo to jedna literka różnicy, no ale to czyni różnicę. Bo FUS to jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty. No ZUS to robi fizycznie z tego funduszu. I proszę Państwa, ZUS wypłaca z tego FUS-u 200 miliardów rocznie. Około. Za okrągło. 200 miliardów rocznie. A proszę Państwa, jaki jest budżet, znaczy jaki jest budżet wyższy, a jakie są wpływy podatkowe do budżetu? Jakie są przychody budżetu? 300 miliardów. To znaczy, że na te emerytury i renty my wydajemy 2/3 tego, co wpłynie. No tak, budżetu państwa. Tak jest, budżetu państwa. No bo nie, w ZUS-ie to wydaje mi więcej. Dlatego, że do ZUS-u, znaczy do FUS-u składek wpływa 130 miliardów, a wydaje 200 miliardów. 70 musi wziąć. Bierze je z dotacji z budżetu. To znaczy, my płacimy składki i płacimy podatki. Składek nie starcza na emerytury, to budżet musi z podatków trochę dopłacić. I wtedy się to jakoś bilansuje. No ale to jest w dalszym ciągu 2/3 budżetu państwa. To się nie może udać w dłuższej perspektywie czasu. Zważywszy na to, że dziura będzie coraz większa. No bo coraz więcej osób
będzie pobierało emeryturę, a coraz mniej osób będzie pracowało na tę emeryturę. Bo my nie pracujemy na własne emerytury. My pracujemy na emerytury rodziców i dziadków. W nadziei, że na nasze emerytury będą pracowały nasze dzieci i wnuki. Warunek podstawowy jest taki, że musimy je zrobić. No, my to jeszcze jakoś daliśmy radę. W stanie wojennym była godzina policyjna, nie można było z domu wychodzić. W telewizji był tylko Urban. Światło wyłączali. Nie mieliśmy co zrobić, robiliśmy dzieci. No, ale one nie poszły w nasze ślady. No. I statystycznie teraz Polka rodzi 1,3 dziecka. Czyli 100 pań rodzi 130 dzieci, co oznacza, że z tego to 65 to są dziewczyny. No to jak one utrzymają poziom dzietności swoich mam, to urodzą 80 dzieci, to z tego 40 będzie dziewczynek, to one urodzą 60 dzieci, to 30 będzie dziewczynek. Pum. Dzisiaj, proszę Państwa, w Polsce jest 7,5 miliona rencistów i emerytów. Łącznie z ZUS-u i z KRUS-u. 7,5 miliona. A pracuje 16 milionów. To znaczy, że dwie osoby pracują na jednego emeryta i rencistę. 25 lat będzie odwrotnie. Znaczy nie będzie odwrotnie, bo to się rozwali po drodze. Tak? Byłoby, gdyby się nie rozwaliło, ale się nie może nie rozwalić, więc się rozwali. Jaki jest pomysł? Co trzeba zrobić? Mamy teraz u władzy katolicki rząd, więc ja Pismem Świętym pojadę. Tak? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W związku powyższym trzeba powiedzieć rządzącym i rządzonym prawdę. O tym systemie właśnie powiedziałem. I jeżeli już tę prawdę poznamy, ona nam dotrze na taki sposób, to musimy się zastanowić, co z tym fantem zrobić. I rzeczywiście w 2003 roku w Centrum Adama Smitha powstał projekt Emerytury Obywatelskiej. No bo wyszliśmy z następującego założenia. W demokratycznym państwie nie da się nie płacić emerytur emerytom, którzy przez całe swoje życie byli oszukiwani i płacili podatek celowy nazywany dla zmyłki składką na ubezpieczenie emerytalne. No a mamy ich 7,5 miliona. 200 miliardów corocznie trzeba na nich wydać. Więc im emerytury trzeba płacić. Ale całej reszcie trzeba powiedzieć, że owszem, coś tam dostaną. Tylko mało. A my, proszę Państwa, od 27 lat, no nie my, politycy, prześcigają się, który da ludziom większe emerytury. A skąd on weźmie? No, można, proszę Państwa, opodatkować bogaczy. Bogaczy w Polsce jest 2,5%. Jakbyśmy ich, proszę Państwa, wywłaszczyli. Ja tam nie mówię 50%, 75%. Jakbyśmy zabrali do cna złodziejom wszystko. Skarpetka i puści. No to ZUS-owi starczy, proszę Państwa, na połowę tego, co opłaci w jednym terminie płatności. A w ZUS-ie są 4 terminy płatności w miesiącu każdym. Więc nie tędy droga. Bo nasze przyszłe emerytury będą zależały od tego, jaki będzie dochód narodowy wtedy, kiedy będziemy na emeryturę. A nasz dochód narodowy będzie zależał od tego, ilu nas będzie tu w dorzeczu Wisły i Odry pracowało, z jaką efektywnością. To znaczy, musimy się skoncentrować na systemie demograficznym, po drugie, na emigracji, znaczy na imigracji w tym wypadku, bo żebyśmy nie wiem co robili, proszę Państwa. Wyobraźcie sobie, że rządowi udaje się jakimś cudem wygnać z Polski wszystkie Ukrainki i Ukraińców. Jednego dnia. I co się dzieje następnego dnia? Polska staje.
nie pociągniemy bez imigrantów. Bo oczywiście my możemy zwiększyć dzietność, ale jak my zwiększymy tą dzietność w najbliższych latach z 1,3 na ile? Na 1,4, na 1,5, na 1,6? Prosta zastępowalność pokoleń jest 2,1. Więc dalej będzie brakowało, tylko trochę mniej. Troszeczkę mniej, ale w dalszym ciągu bardzo dużo. Więc demografia to jedno, migracja rozsądna to drugie, Ukraina, Białoruś, Wietnamczycy się świetnie w Polsce asymilują, tak? Nie są obcy kulturowo specjalnie nawet. I ciężko pracują. I nie wystają pod urzędem pracy poza siłę, tak? Tylko pracują. No i drugi istotny element polityki demograficznej to jest polityka podatkowa. No bo dlaczego rodzi się tak mało dzieci? No to pan Jacek opowiadał, tak? Średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 4000 zł brutto. No, ja wiem, że nikt nie zarabia, bo średnio to z psem jak idziemy na spacer mają po 3 nogi. Ale GUS podaje takie dane, 4000 brutto. Tylko że, żeby to było 4000 brutto, to pracodawca musi zapłacić 4830 zł. A pracownik dostanie z tego 2850. Bo pracodawca musi zapłacić swoją część składki za ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a pracownikowi z tego 4000 brutto potrącimy składkę na ZUS, na rzędną emeryturę, na NFZ i zaliczkę na PIT. Zostaje 2850. I on, proszę Państwa, idzie zrobić zakupy, więc płaci VAT. No, część towarów jest zwolniona, część jest na 5, część jest na 8, część na 23%. On średnio płaci 16% VAT. To znaczy, jak on by kupił towary, 2450 netto plus VAT 16%. To znaczy, że on tak naprawdę, jego siła, efektywna siła nabywcza wynosi 2450, chociaż pracodawca zapłacił za jego robotę 4830. Ale to nie, proszę Państwa, nie koniec. Bo w cenie netto 2450 jeszcze są te narzuty na pracę pracodawcy, bo przecież on jak kalkuluje cenę swoich kartofli, to on musi brać pod uwagę koszty ich wytworzenia. A koszty ich wytworzenia to są różnego rodzaju podatki, składki, między innymi akcyza na benzynę, którą musi zapłacić. Więc tak naprawdę to z 4830 płaconych przez pracodawcę pracownikowi zostaje po wyeliminowaniu państwa 2000. I panie Jacku, to jest wyzysk. Sam ZUS to nie jest żaden wyzysk. To jest dopiero skala wyzysku. Tak? Przypomnę, że chłop pańszczyźniany płacił 10%. To 10 na wnębu, tak? Ale oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie powie dzisiaj emerytom, wiecie co, Holandia, taki piękny kraj, tam mają eutanazję, jedźcie sobie, tak? My musimy skoncentrować się na tworzeniu takich warunków, o których tutaj mówił pan prezes, żeby ci przedsiębiorcy mogli wytwarzać jak najwięcej, jak największe wartości. Janusz mówił o pensjach. No bo rzeczywiście padają takie pytania. Czym się różni efektywność pracy pani na kasie w hipermarkecie w Berlinie czy w Monachium, a pani na kasie w Warszawie? No a tamta w Monachium zarabia 4 razy więcej albo 5. W Berlinie krótsza kolejka. No proszę Państwa, ale tam do tego sklepu przychodzą ci, którzy pracują w fabryce Mercedesa, BMW, Boscha, Siemensa. Więc tak naprawdę, żebyśmy my mogli ich gonić w jakikolwiek sposób, mieć wyższe pensje, to my musimy stworzyć warunki do tego, żebyśmy mogli ich gonić. My jesteśmy pomysłowi, innowacyjni, tylko nam ciągle rzucają kłody pod nogi. Słynne powiedzenie, dajcie ludziom wędkę, a nie rybę. Tak? Tak.
Tak, jestem za. Tylko jak dają wędkę, to niech nie zapomną czasami o karcie rybackiej, tak? Czy licencji na łowienie ryb, bo zdaje się, że o tym zapomniano. Tak? Macie wędkę, ale łowić to wy nie będziecie, dopóki nie dostaniecie pozwolenia od państwa. I to jest problem naszego systemu. W 2009 roku na forum ekonomicznym w Katowicach był jeden z paneli. Na tym panelu występował ówczesny prezes banku WBK, Mateusz Morawiecki, i prezes City Handlowego, pan Sikora. I dyskutowali o tym, że rząd musi uważać, płynność poprawiać, bo to banki nie będą akcji kredytowej uruchamiać. A jeden z przedsiębiorców, bo to był jeden z pierwszych kongresów, jeszcze nieopatrznie dali mikrofon publiczności, a nie tylko całym panelistom, jeden z przedsiębiorców mówi tak, to akcję kredytową ograniczycie? To co, nie będziecie kredytu dawali, tak? No, a to dajecie? 70% polskich przedsiębiorców z sektora MSP, który to sektor wytwarza 70% polskiego PKB, który zatrudnia 70% legalnie pracujących Polaków i oczywiście 100% nielegalnie pracujących, bo oni nie pracują w dużych spółkach nielegalnie. Nie ma ekspozycji kredytowej, żadnej, dlatego że banki wolą pożyczać rządowi niż przedsiębiorcom. I ten system jest problemem. A ten przedsiębiorca mówi do tych prezesów banków i siedzącego tam jednego z ministrów, my się nie boimy niemieckiej konkurencji, niech oni to przyjadą, popadają jak muchy, oni sobie przez pół roku regionu nie załatwią. Więc my, proszę państwa, mamy potencjał niebywały, ale łódka z napisem Germania, tak, płynie przed nami. Daleko przed nami, ją widzimy, tak? My płyniemy drugą łódką. Żegluje ktoś? No to jak ktoś żegluje, to wie, że jak sternik drugiej łódki chce dogonić tą pierwszą, to on nie może się tak samo ustawiać do wiatru. On musi, mówiąc w języku żeglarskim, odejść. Inaczej postawić żagle, bo inaczej nie dogoni tej łódki płynącej z przodu. Więc my nie możemy robić wszystkich głupot, które robią Niemcy ze swoją gospodarką, bo inaczej nie dogonimy tamtych, zwłaszcza, że oni mają większą powierzchnię żagla, póki co. My musimy wykorzystać nasz potencjał naszej przedsiębiorczości i wtedy jest szansa, że te emerytury w przyszłości będą ciut większe, nawet te minimalne. A jeszcze raz powtórzę, o wysokości tych emerytur będziemy decydowali przy urnie wyborczej. Bo przy urnie wyborczej następują decyzje o tym, jak podzielimy przyszłe PKB między tych, którzy już nie pracują, a tych, którzy jeszcze pracują. Ja jestem optymistą. Jedno z dwóch praw Murphy'ego mówi, że ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą. My jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, kiedy już nie będzie naprawdę alternatywy, żadne OFE, żadne KIZE, ISIE nic nie pomogą. Trzeba będzie zrobić prosty system, dać ludziom tyle, żeby nie umarli z głodu na ulicy, bo taki był pomysł Bismarcka. Ja przypomnę, że wtedy wszyscy płacili składki, nikt prawie nie dostawał emerytury, ale te składki to było parę procent. 14 bodajże. Dziękuję bardzo.